Gmina Ełk była organizatorem i gospodarzem konferencji Turystyka – Szansą Rozwoju Polski Wschodniej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele gmin Zamość, Chrubieszów, Sanok, Suwałki i Ełk, zrzeszonych w ramach projektu Rozwój i Współpraca Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej. Bogaty program spotkania dotyczył wielu tematów związanych z wiedzą o gospodarce turystycznej. Omawiane były m.in. kwestie wpływu turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Ze znakomitym wykładem na temat planowanie strategiczne i operacyjne oraz kreowanie różnych typów podmiotów turystycznych wystąpił profesor Bogusław Sawicki, kierownik Katedry Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogusław Sawicki, jestem profesorem zwyczajnym. Pracuję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, kieruję Katedrą Turystyki i Rekreacji. Zostałem zaproszony tutaj do gminy Ełk i w ogóle do projektu przez biuro Fin Consulting z Łodzi. Jest to moje już drugie spotkanie w ramach tego projektu. No, jestem bardzo zafascynowany tutejszym środowiskiem społecznym, bardzo aktywnym, przyjemnie witającym przybyszy. Myślę, że to wszystko przekłada się także na biznes turystyczny i w ogóle całą gospodarkę. Szczególnie sobie cenię to spotkanie tutaj w Ełku, bo tutaj bliżej nie znam koneksji, ale biorą udział w nim również Katalończycy. To bardzo ważne, żeby nawiązywać kontakty z innymi regionami Unii Europejskiej. To jest naprawdę wielka przyszłość. Mówi się o globalizacji, o tym, że światem rządzi kilkadziesiąt osób, ale jeszcze jest naprawdę dużo miejsca do popisu dla tak zwanego małego biznesu, który może w dużej mierze zmieniać obraz gospodarki naszego kraju. Kolejny raz nasza ekipa filmowa odwiedziła miejsca, gdzie realizowane są gminne inwestycje. Z pierwszą wizytą byliśmy na terenie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na trasie Mołdzie-Ruska Wieś oraz budowy wodociągu na odcinku Chełchy-Czaple. Następnie chcieliśmy pokazać naszym widzom ukończone inwestycje drogowe. Są to nowa droga we wsi Mrozy Wielkie, gruntownie przebudowany odcinek trasy Regielnica-Sordachy, całkowicie nowa nawierzchnia drogowa na trasie Koziki-Kałęczyny oraz przebudowana droga dojazdowa do wsi Regiel. W ramach zorganizowanej przez Fundację Sport Active akcji Dorzuć zeszyt do wyprawki szkolnej do uczniów szkół w Nowej Wsi Ełckiej i Stradunach trafiło około 60 wyprawek i ponad 1000 artykułów szkolnych. W akcji wziął udział wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, który wraz ze znanym sportowcem Łukaszem Makarewicz przekazali artykuły szkolne potrzebującym dzieciom. W pierwszych słowach chcę podziękować dla Państwa, dla sportowców z Ełku, że taką inicjatywę podjęli, że mieszkańcy, którzy przyszli na pokazy sztuk walki, tak hojnie obdarzyli i jest się czym po prostu podzielić. Jestem z tego bardzo dumny i bardzo zadowolony, że z tą wizytą pan Makarewicz do mnie przyszedł i zapytał, gdzie. Szkoła Nowej Świeckiej jest jedną z większych szkół, tak jak szkoła w Stradunach. I tutaj poczuję to znacznie większe niż w innych miejscach na terenie gminy. Zaskoczone prezentami dzieci nie kryły swego wzruszenia oraz radości z otrzymanych darów. Niezwykłą lekcją historii były tegoroczne obchody 4. Gminnego Dnia Pamięci Narodowej. Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele świętego Rafała Kalinowskiego w Ełku, której przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur.
Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliła obecność pocztów sztandarowych wojska i szkół z terenu gminy Ełk. W swoich homilii, nie kryjąc wzruszenia, ksiądz biskup Jerzy Mazur przypomniał m.in. o bohaterstwie harcerzy z Szarych Szeregów, podkreślając jednocześnie znaczenie i wartość słów Bóg, honor, ojczyzna. W sądzie duchowym, aby stawać na takich bankach jak ci z Szarych Szeregów, ci, którzy tworzyli służbę zwycięstwo Polski. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie szkoły podstawowej imienia Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich, gdzie przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Ewa Czarosław Kochanowicz. Następnie głos zabrał wójt gminy Ełk Antoni Polkowski. Wrzesień 1939 roku był dla Polski wyjątkowo okrutny. Po wkroczeniu wojsk niemieckich rozpoczął się krwawy terror obliczony na wyniszczenie wszystkiego, co kojarzyło się z polskością i patriotyzmem. Zawiedli nas sojusznicy, którzy mogli odwrócić kartki historii, a 17 września nasza ojczyzna musiała upaść po ciosie w plecy zadanym przez Sowietów. Kampania wrześniowa oraz okupacja niemiecka i radziecka pozostawiła po sobie krzyczące o pamięć groby naszych rodaków. Najmłodsi żołnierze, zrezygnowani w Szarych Szeregach, dla których walka była tragicznie przyspieszoną szkołą życia i dojrzewania. Zamiast chodzić tak jak wy, drodzy uczniowie, do szkoły z tornistrem, chodzili na akcje dywersyjne, a to nie była zabawa, bezpieczne podłody harcerskie. Dlatego jestem przekonany, że warto dzisiaj nawiązywać do wychowawczego programu z Szarych Szeregów. Każdego dnia po to, by wciąż przypominać, że konspiracja i walka była dla najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej szkołą, ale życia i dojrzewania do funkcjonowania w wolnej Polsce. Obiecujemy, że nigdy o ofiary ślepej nazistowskiej i komunistycznej nowiści nie zostaną zapomniane. Chwała bohaterom. Dla uczczenia pamięci ofiar wojny odbył się apel poległych, zakończony salwą honorową. Pochylmy głowę w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione wdzięcznością dla tych, którzy w boju spełnili święty obowiązek wobec ojczyzny. Do was wołam, żołnierze Obrony Narodowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, bohaterowie Westerplatte, obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku i Wizny, którzy w bohaterskiej walce stanowiliście o tym, co dla naszej ojczyzny jest najważniejsze. Prawo do suwerennego i niepodległego bytu. Stańcie do apelu! Miłym zaskoczeniem dla zebranych był krótki występ orkiestry wojskowej. Thank you.
Ważnym momentem uroczystości była gawenda opowiedziana przez gości honorowych spotkania. Członka Szarych Szeregów, naocznego świadka wydarzeń sprzed 69 lat, księdza prałata Stefana Wysockiego oraz jego przyjaciela, harcmistrza Krzysztofa Jakubca. Nie tylko najmłodsi z dużym zainteresowaniem obejrzeli pokaz elementów walki w wykonaniu żołnierzy z jednostki strzeleckiej Wełku. Uznanie publiczności wzbudził występ dzieci z klas 03, które ucharakteryzowane na małych powstańców wykonały kilka powstańczych piosenek. Gromkimi brawami nagrodzono popis taneczny w wykonaniu uczniów klas 1-3, którzy w rytmie krakowiaka zakończyli część artystyczną uroczystości.